Czas wyborów, czas decyzji. Jesteśmy na finiszu kampanii wyborczej, a to najlepszy moment, żeby poznać poglądy naszych regionalnych, świętokrzyskich polityków, którzy startują z list wyborczych do Sejmu i Senatu. Przez najbliższe dni będziemy debatować w studiu portalu w kielcach.info właśnie z politykami. Jak to będzie wyglądało? Zapraszam Państwa do debaty, pierwszej debaty, w której wystąpią Rafał Kasprzyk, numer 2 na świętokrzyskiej liście Komitetu Wyborczego Trzeciej Drogi. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz Kamil Słuchański, numer 1 na świętokrzyskiej liście bezpartyjnych samorządowców. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Piotr Radkaniec i zapraszam na debatę portalu w kielcach.info. Panowie, nas na sam początek zasady debaty. Debata podzielona jest na 3 rundy. W pierwszej rundzie odpowiedzą panowie na 10 pytań z 5 przygotowanych tematów dotyczących polityki zagranicznej, edukacji, służby zdrowia, finansów i jakości życia Polaków oraz tak zwanego elementarza polityki. Na każdą odpowiedź mają panowie po 60 sekund, co bardzo istotne. Dwukrotnie można użyć 30-sekundowego ad vocem, gdybyście wyjątkowo chcieli odpowiedzieć swojemu kontrkandydatowi lub dopowiedzieć coś do swojej odpowiedzi. Ad vocem to 30 sekund czasu. Druga runda to po 2 pytania do swojego bezpośredniego kontrkandydata. 30 sekund na pytanie, 60 sekund na odpowiedź oraz 30 sekund na ad vocem. Trzecia runda to czas dla panów na autoprezentację siebie lub swojego komitetu wyborczego. Także możemy zaczynać. Rozumiem, nie ma żadnych pytań. Tak, wszystko wiadomo. Wszystko jasne. Tak więc w wyniku losowania tylko powiem, że w wyniku losowania pierwszy będzie odpowiadał pan Rafał Kasprzyk. A zaczynamy od tematu finanse i jakość życia Polaków. Wiele emocji w ostatnich latach budzą wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne. Część społeczeństwa nazywa to wprost rozdawnictwem, natomiast część zgadza się z obecną polityką rządu. Pytanie, które świadczenie socjalne pan by zabrał lub ograniczył, a jakie by dodał do polityki społecznej? Przede wszystkim wszystkie świadczenia społeczne zostaną utrzymane, ponieważ państwo musi zachować ciągłość i to, co zostało już przyznane, obiecane i funkcjonuje, będzie również kontynuowane. Wszystkie programy 500+, tak zwane 500+, będą kontynuowane. My jako Polska 2050 byliśmy za tym, żeby waloryzację dokonać dla osób, które aktywnie pracują, które są aktywne na rynku pracy i żeby ta pomoc była dedykowana przede wszystkim dla osób, które zasługują czy potrzebują tej pomocy. Dodatkowo chcemy również zaliczyć składkę emerytalną dla aktywnego zawodowego emeryta, który nie zapłaci składki rentowej. Wprowadzimy również lokalne domy zdrowia, senior pod szczególnym nadzorem, rodzinny PIT, czyli im więcej dzieci, tym mniejszy podatek PIT płacony co roku. Wprowadzimy również żłobek w każdej gminie, tak żeby pobudzić dzietność. Czas pytania, czas odpowiedzi minął. Teraz pan Kamil Słuchański. Proszę pytanie, bo tak to będzie ciężko. Pytanie. Które świadczenie socjalne pan by zabrał lub ograniczył, a jakie by dodał do polityki społecznej? Podobnie tutaj jak Trzecia Droga również nie planujemy zabierać żadnych świadczeń. Uważamy, że to co zostało już ustalone, to co jest uchwalone, no to trudno, żebyśmy się do tego wracali. Mamy szalejącą inflację, więc nie czas na to, aby ograniczać tego typu wydatki. Choć można pewnie parę rzeczy poprawić, ale to nie ten czas, nie to miejsce i na pewno my przy tym mieszać nie będziemy. Chociaż moglibyśmy podchodzić do niektórych rzeczy krytycznie, ale trzeba respektować te rzeczy, które zostały uchwalone. Natomiast my proponujemy, żeby do tego tego socjalu, chociaż nie do końca jest to socjal, bo jest to również związane ze szkolnictwem, dorzucić sprawę darmowych, zdrowych posiłków. Wiadomo, że jeśli uczeń szkolny jest najedzony, jest dobrze, że tak powiem, odżywiany, to też będzie się lepiej uczył i na tym nie należy oszczędzać. Wiemy, że z tym problem jest w szkołach i dzieci nie mogą chodzić głodne do szkoły, także my proponujemy zdrowe posiłki dla naszych uczniów. Dziękuję bardzo. Pensja minimalna. Pan Kamil Słuchański odpowiada jako pierwszy. Pensja minimalna galopuje w rekordowo szybkim tempie. Rządzący mówią o wyrównaniu klas oraz pogonie za krajami zachodniej Europy. A z drugiej strony średnia płaca krajowa nie rośnie już tak dynamicznie, co odczuwa m.in. sektor publiczny. Pytanie, czy pensja minimalna powinna zostać na obecnym poziomie, czy powinna wciąż tak dynamicznie rosnąć? To jest trudne pytanie. Na pewno będzie trzeba ją w jakiś sposób waloryzować.
Natomiast nie powinno się to odbywać tak, jak odbywa się teraz. Teraz mam wrażenie, że to bardziej przypomina jakiś ukaz carski, czyli wychodzi minister bądź ktoś, kto nieformalnie pełni funkcję, premier, bądź ktoś, kto nieformalnie pełni funkcję premiera, mam na myśli tutaj wicepremiera, teraz Jarosława Kaczyńskiego, i decyduje o tym, w jakiej wysokości będzie pensja minimalna, rzucając tak naprawdę ją w sufitu, nie mając do końca poparcia jakby w danych ekonomicznych. Ja uważam, że tutaj powinien być wypracowany kompromis pomiędzy można powiedzieć izbami pracodawców, związkami zawodowymi, tak zwaną komisję trójstronną. Natomiast w ostatnich latach komisja trójstronna mówi swoje, rząd mówi swoje. Tak nie powinno być, powinno to się wszystko odbywać przez dialog, przez rozmowę, wypracowywać odpowiednie stanowiska, w zależności jaka jest sytuacja ekonomiczna kraju i jakie są trendy. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Kasprzyk, powtórzę pytanie. Czy pensja minimalna powinna zostać na obecnym poziomie, czy powinna wciąż tak dynamicznie rosnąć? Podobnie jak odpowiedź na poprzednie pytanie, oczywiście zostanie na takim poziomie, jakim jest w tej chwili, ponieważ państwo musi kontynuować swoją działalność i musimy być odpowiedzialni po przejęciu rządów. Natomiast mówimy dość nieprzemyślanemu rozdawnictwu pieniędzy. Ręczne sterowanie gospodarką i ręczne sterowanie zasadami gospodarki rynkowej poprzez sztuczne podnoszenie pensji minimalnych dekretami, czy tak jak mówił mój poprzednik, generuje to, że coraz więcej osób spychanych jest na poniżej granicy ubóstwa i te zarobki nakręcają oczywiście inflację, powodują wyższe koszty dla przedsiębiorców i dlatego to powinno być, znaczy to takie ręczne sterowanie gospodarką jest po prostu napędza inflację i nie produkuje produktu krajowego brutto. Dziękuję bardzo. Zadam mi pierwszy temat. Teraz przechodzimy do polityki zagranicznej. Jako pierwszy będzie odpowiadał pan Rafał Kasprzyk. I pytanie. Zryw solidarnościowy i chęć pomocy obywatelom Ukrainy już się skończyła. Nastroje antyukraińskie w Polsce mogą być niebawem jednym z ważniejszych problemów. Jaką politykę względem Ukrainy powinien prowadzić rząd w świetle ostatnich wypowiedzi najważniejszych polityków naszego wschodniego sąsiada? No zdecydowanie trzeba powiedzieć, że to Polki i Polacy wykazali się ogromnym sercem i przyjmując pod swoje dachy, wspomagając Ukraińców w tych ciężkich czasach. Polski rząd za późno dołączył do swojego społeczeństwa, robił dobrą politykę, będąc pierwszym, który przekazywał broń i wspierał Ukrainę na poziomie międzynarodowym. Natomiast w ostatnich dniach, czy w ostatnich miesiącach używa tego sporu z Ukrainą do wewnętrznych rozgrywek partyjnych, do kampanii wyborczej, to jest dramatycznie złe. Nie można zostawić Ukrainy i wywoływać dodatkowej wojny, również ekonomicznej, blokując transport zboża, czy zachowując embargo, co ma przykryć aferę wizową i własne nieudolne zarządzanie właśnie transportem zboża. Dziękuję bardzo. Czas minął. Pan Kamil Słuchański, powtórzę pytanie. Jaką politykę względem Ukrainy powinien prowadzić rząd w świetle ostatnich wypowiedzi najważniejszych polityków naszego wschodniego sąsiada? Ja bym powiedział tak, to nieważne, jakie były ostatnie wypowiedzi naszego wschodniego sąsiada. Po prostu polityka zagraniczna przez polski rząd jest prowadzona fatalnie. Można powiedzieć, że jest prowadzona w sposób tylko do wewnątrz, a nie na zewnątrz. A polityka to jest gra interesów. I tutaj można powiedzieć, nasze społeczeństwo zachowało się świetnie, przyjmując pod swoje dachy i goszcząc wiele setek tysięcy, a tak naprawdę milionów Ukraińców. Natomiast nie można zapominać, państwo nie może brzyć romantyzmem tylko, bo to był, uważam, romantyczny zryw, świetny, bardzo doceniony na całym świecie. Ale tak jak tutaj pokazał pan prezydent Zełenski, no polityka zagraniczna jest polityką również gospodarczą i jest to gra tylko i wyłącznie interesów. Popatrzmy, jak politykę zagraniczną prowadzą Stany Zjednoczone, czyli tam polityka, wojsko i gospodarka to jest jedna pięść. U nas brak jest tego całego porozumienia, brak jest walki o swoje interesy, o podstawowe interesy gospodarcze Polski i bezpieczeństwo oczywiście Polski, a o to powinniśmy dbać. Dziękuję bardzo. Pytanie numer 2 z polityki zagranicznej. Pan Kamil Słuchański będzie teraz odpowiadał jako pierwszy. Problem imigrantów stał się realnym problemem Polski. Część Polaków nie chce przyjmować imigrantów, szczególnie napływających z Afryki. Dla przykładu pokazują sytuację w miastach we Włoszech, Francji czy Niemczech. Czy uważa pan, że mamy do czynienia ze zjawiskiem islamizacji Europy? Jeśli tak, to czy Polska jest nim zagrożona?
No tak, no w Polsce te tradycje islamistyczne, nazwijmy to, mamy zdecydowanie mniejsze. Europa to raczej chrześcijaństwo i tak trzeba na to patrzeć. No biorąc pod uwagę to, co się dzieje we Francji, czy co się dzieje w krajach skandynawskich, no widać, że polityka migracyjna leży, a tak naprawdę nie istnieje. Można oczywiście wrócić do słów pani Angeli Merkel, która spowodowała, że tak powiem, była przyczynkiem tego, w jaki sposób teraz wygląda napływ tych imigrantów. I ja uważam, że potrzebna jest w Polsce i Europie taka poważna dyskusja i poważne podjęcie decyzji na temat wypracowania standardów, w jaki sposób ma być polityka imigracyjna prowadzona, bo wiadomą rzeczą jest, że Europie nie stać na to, aby tutaj ściągnąć, powiedzmy, imigrantów, żeby tutaj imigranci wszyscy przyjechali z krajów biednych Afryki czy Azji, dlatego że nie starczy po prostu dla nich miejsca. My powinniśmy tym krajom, tym ludziom, którzy z tamtych krajów przybywają do Europy, pomagać tam i tam rozwiązywać ich problemy, dlatego że w Europie nie będziemy w stanie przyjąć wszystkich migrantów i zapewnić im godne życie. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Kacprzyk, powtórzę pytanie. Czy uważa Pan, że mamy do czynienia ze zjawiskiem islamizacji Europy? Jeśli tak, to czy Polska jest nim zagrożona? Polska nie powinna przyjmować wszystkich migrantów. My przyjęliśmy pod swoje dachy mnóstwo Ukraińców i to jest nasz przyczynek do tej fali migrantów, o której mówiliśmy. Trzeba zauważyć, że Polska w ogóle nie ma polityki migracyjnej. Poruszamy się od ściany do ściany, przyjmujemy bez żadnego zastanowienia 250 czy więcej tysięcy migrantów z różnych krajów, również muzułmańskich. Przypomnę, że rząd PiS przyjął najwięcej w historii tych migrantów. Natomiast no, do tej pory mieliśmy informacje o wydawaniu wiz czy podrabianiu dokumentów wjazdowych, którym zajmowały się organizacje przestępcze mafijne. W tej chwili okazało się, że afera wizowa pokazała, że ten proceder przejmują członkowie rządu wręcz na siebie, więc to jest dramat również na scenie międzynarodowej i absolutny brak polityki migracyjnej, którą należy mieć i którą należy stosować. Dziękuję bardzo. Ja poproszę 30 sekund ad vocem do odpowiedzi. To są dwie sprawy. Co innego jest to, co zrobił rząd PiS, które jest fatalne i powinni ci wszyscy, którzy popełnili te przestępstwa czy wykroczenia, ponieść surowe konsekwencje, bo nie można za łapówki dostać wizy do Europy, to źle. Ale tu mówimy o migrantach zarobkowych, natomiast co innego są ci migranci, którzy są wykorzystywani w wojnie hybrydowej. Tutaj trzecia droga, Koalicja Obywatelska, była za tym, żeby ich wpuszczać. Ja jestem daleki od tego, żeby wpuszczać tych migrantów socjalnych. Natomiast w Polsce potrzebna jest polityka migracyjna, która będzie zmierzała do tego, aby ściągać tych pracowników, którzy są nam bezwzględnie potrzebni i z krajów, którzy są blisko kulturowo nam. Dziękuję bardzo. Może ja też poproszę ad vocem, żeby się odnieść. Proszę bardzo. Jeśli można powiedzieć tak, trzeba jasno powiedzieć, że polityka migracyjna polegająca na postawieniu bariery nie spełnia swoich zadań. O tym przede wszystkim wiemy, dlatego że Niemcy chcą prowadzić kontrolę już na naszej granicy, czyli jest ta nasza granica dziurawa. Po drugie, jeżeli sprzedaje się wizy tym samym migrantom, tylko bogatszym za pieniądze, to nie jest polityka migracyjna i taka polityka nie powinna mieć miejsca. Dziękuję bardzo. Temat polityki migracyjnej widzę troszeczkę rozgrzał panów. Edukacja to jest kolejny z tematów i teraz jako pierwszy będzie odpowiadał pan Rafał Kacprzyk. 20% nastolatków w Polsce deklaruje brak zadowolenia z życia. 80% uczniów doświadcza w szkole głównie stresu i nudy. Liczba samobójstw systematycznie rośnie, zajmujemy drugie smutne miejsce w Europie. W jaki sposób państwo może zapobiegać pogłębiającemu się kryzysowi psychicznemu uczniów? Bardzo dobre pytanie. Polska 2050 ma jasny, klarowny program w tym względzie. Przyszłość i zdrowie psychiczne naszych dzieci jest bardzo ważne. To jesteśmy dotknięci pandemią, wojną i wykluczeniami, które generowane są również przez rząd, przez ministra Czarnka. I postulujemy to, żeby w każdej szkole była opieka psychiatry dla uczniów i studentów. Chcemy również uniezależnić subwencje oświatowe od decyzji politycznych. To szkoła nie może być żadną formą indoktrynacji czy ideologizacji. W szkole powinniśmy się uczyć otwartości, równości, zasad tych, które pozwolą nabywać kompetencje w XXI wieku, a nie w XX wieku. I musimy zapewnić równy start również osobom wykluczonym z mniejszych miejscowości.
chcemy przeznaczyć na to 6% PKB. To jest wzrost z obecnych 4,7%, który obniżył PiS. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pan Kamil Suchański, powtórzę pytanie. 20% nastolatków w Polsce deklaruje brak zadowolenia z życia. 80% uczniów doświadcza w szkole głównie stresu i nudy. Liczba samobójstw systematycznie rośnie, zajmujemy drugie miejsce w Europie. W jaki sposób państwo może zapobiegać pogłębiającemu się kryzysowi psychicznemu uczniów? To są naprawdę dwa pytania w pytaniu. To znaczy jedno pytanie dotyczy tego, że wiadomo, że program ten, który jest w tym momencie w szkole realizowany, on nie jest właściwy. Za mało jest prawa, za mało jest ekonomii, za mało jest stawiania, można powiedzieć, czy pokazywania tej drogi życiowej tym naszym uczniom wszystkim, żeby wiedzieli, w jakim zawodzie chcą pracować, żeby nie byli, można powiedzieć, w tym zdołowani. A druga sprawa to jest właśnie to, że po tej pandemii, ale nie tylko po pandemii, generalnie można powiedzieć, w Polsce nie ma systemu opieki psychiatrycznej, bo można powiedzieć, że on leży. Tych lekarzy, którzy się zajmują, naprawdę jest garstka i tutaj bijemy wszelkie rekordy w ilości osób, którzy przypadają na jednego lekarza psychiatrę. Bezpartyjni samorządowcy są praktykami i w swoich województwach, w których mają możliwość współrządzenia, czyli tak jak w województwie lubuskim, z Koalicją Obywatelską, z PSL-em i z Nową Lewicą. Tam został ufundowany stypendia dla tych, którzy podejmują się zawodu psychiatry, znaczy którzy podejmują się, będą się uczyć w zakresie psychiatrii. A jeśli chodzi o Dolny Śląsk, gdzie współrządzimy z PiS-em, powstaje największy szpital psychiatryczny w Lubinie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Edukacja i drugie pytanie odpowiada pan Kamil Suchański. Niskie pensje, brak prestiżu zawodu nauczyciela, przeładowana podstawa programowa i niedostosowana do czasów i potrzeb rynku, zmęczenie i pozbawienie motywacji uczniowie. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób należy zmienić polską oświatę? No trochę odpowiedziałem na to pytanie w pierwszym pytaniu dotyczącym edukacji, czyli na pewno potrzebne są zmiany programowe, bo mamy XXI wiek, a mam wrażenie, że szkoła cały czas jest w wieku nawet nie XX, co XIX. Mamy bardzo podobne lektury, które nasi dziadkowie i pradziadkowie się uczyli. Mamy system, który no nie do końca jest taki w takim systemie, w którym żyjemy, w tym systemie gospodarczym, czyli tak jak mówię, brak zajęć ekonomii, brak zajęć prawa. Jeśli chodzi o edukację i wynagrodzenia nauczycieli i szacunek do zawodu nauczyciela, to tutaj bezpartyjni samorządowcy proponują wprowadzenie bonu edukacyjnego, który będzie 100 zł miesięcznie, którzy uczniowie oczywiście poprzez swoich rodziców będą mogli zadeklarować, na którego nauczyciela przeznaczają te środki po to, żeby motywować go do lepszej pracy. Będzie to około 1200 zł, dokładnie 1200 zł od jednego ucznia na rzecz poszczególnego nauczyciela i po to, żeby motywować, żeby lepiej uczył, żeby się bardziej nauczyciele również starali i żeby ten zawód miał większy prestiż. Dziękuję bardzo. I teraz pan Rafał Kasprzyk, powtórzę pytanie. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób należy zmienić polską oświatę? Polską oświatę trzeba zmienić, dostosowując ją do wymogów aktualnych XXI wieku. My patrzymy w horyzoncie 2050 roku, mamy program na pokolenia, a nie chcemy się cofać wstecz do średniowiecza. Trzeba też powiedzieć, że państwo musi być uczciwym pracodawcą. Dotyczy to również wynagrodzeń m.in. nauczycieli, pielęgniarek i innych zawodów służby publicznej, którzy wykonują tą ważną społecznie pracę i większość z nich nie otrzymuje za nią godnego wynagrodzenia. My to zmienimy. Przede wszystkim w pierwszym uchwalonym przez nas budżecie wprowadzimy dla nich podwyżki niwelujące straty wynikające z inflacji. Następnie przedstawimy plan, jak będą podwyższane ich pensje dla osób uczących naszych dzieci czy dbających o nasze zdrowie. To jest podstawa. Podstawa edukacji. Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do kolejnego tematu, czyli służby zdrowia. Jako pierwszy odpowiada pan Rafał Kasprzyk, a pytanie brzmi. Polski system. Jeżeli można ad vocem jeszcze do poprzedniego tematu, dobrze, przepraszam. Wyrobiliśmy się, dobrze, to jeszcze, proszę bardzo, ad vocem do tematu nie padło pytanie. Edukacji. Jeszcze nie padło pytanie, także jeszcze możemy. Proszę bardzo. Chciałbym powiedzieć o tym bonie, który państwo proponują, dlatego że obawiam się, że takie rozwiązanie, które będzie generowało pieniądze dla nauczycieli, którzy z sympatii jakiejś mogą dostać pieniądze większe za to, wypchnie z rynku pracy nauczycieli, którzy są albo wymagający, albo uczciwi. I to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, któremu nie chciałbym, żeby tak się stało. Dziękuję najważniejsi bardzo za odpowiedź, za ad vocem. Czy pan Kamil Suchański chce się odnieć do tego, co pan Rafał Kasprzyk powiedział, czy przechodzimy Ja bym się chętnie odniósł, ale rozumiem, że musiałbym to zrobić. Musiałby pan, tak jest. To dziękuję za to. Dobrze. W
W takim razie w tym momencie przechodzimy do kolejnego tematu, jakim jest służba zdrowia. Pan Rafał Kasprzyk jako pierwszy będzie odpowiadał na pytanie, które brzmi. Polski system ochrony zdrowia kuleje w wielu elementach. Bardzo często Polacy muszą czekać na wizytę u specjalistów kilka lub kilkanaście miesięcy. Brakuje lekarzy, a szpitale borykają się z coraz większym zadłużeniem. Co w pierwszej kolejności należy zrobić, aby wydostać służbę zdrowia z kryzysu? To jest temat zdrowia i zadłużeń szpitali jest tematem, którym boryka się każdy rząd i każdy rząd zasadniczo legnie na tym polu. My chcemy przeznaczyć 7% PKB na właśnie oddłużenie szpitali oraz na podwyżki dla, o czym mówiłem wcześniej, dla lekarzy, pielęgniarek, przede wszystkim personelu medycznego. System ochrony zdrowia wymaga absolutnie kompleksowej reformy. My chcemy oddłużyć szpitale powiatowe i chcemy wprowadzić powiatowe domy zdrowia, tak żeby służba zdrowia była bliżej obywatela, blisko mieszkańca. Specjaliści powinni być dostępni również w każdej gminie. Kolejki do specjalisty nie powinny wynosić dłużej niż 60 dni do Państwowej Służby Zdrowia. Postulujemy i wprowadzimy to, że jeżeli w 60 dni nie dostaniemy się do endokrynologa, chociażby na którego się czeka 220 dni, można pójść do prywatnego lekarza i z fakturą NFZ zapłaci za tą fakturę. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I teraz pan Kamil Suchański. Przypomnę pytanie. Co w pierwszej kolejności należy zrobić, aby wydostać służbę zdrowia z kryzysu? Znaczy trzeba przede wszystkim zagospodarować tych lekarzy, można powiedzieć, w pełni wykorzystać, żeby to nie było źle zrozumiane, ale no, ten potencjał, który jest teraz w służbie szpitalnej, leczniczej u lekarzy, wykorzystać w należyty sposób. Sposobem na to jest wprowadzenie centralnego rejestru, który będzie bardziej zinformatyzowany niż teraz to wygląda, będzie przypominał o wizytach. Jeżeli ktoś się zapisze do jednego specjalisty z danej dziedziny, to nie będzie mógł się zapisać na tą samą, że tak powiem, wizytę, czy tego samego rodzaju wizytę, poradę u tego samego specjalisty, tylko jakby w innym szpitalu, bo powstają tak zwane, można powiedzieć, puste przeloty u lekarzy. Nie jest to dobre, nie jest, że tak powiem, to dobrze w tym momencie wszystko skomunikowane, powinno być przypominane, powinniśmy ten potencjał wykorzystać, a ponadto powinniśmy więcej środków dołożyć, bardziej motywować uczniów uczelni medycznych, aby pozostawali w kraju i dawali z siebie troszeczkę więcej z uwagi na to, że przecież sporo otrzymali od naszego państwa. Dziękuję bardzo. Teraz pan Kamil Suchański będzie odpowiadał jako pierwszy na drugie pytanie z tematu służby zdrowia, które brzmi. Polska krajem zbiórek. Można by powiedzieć, patrząc na liczbę zbiórek prowadzonych na portalach charytatywnych. Leczenie ciężkich chorób często nie jest refundowane przez państwo. Co należy zrobić, żeby Polacy nie musieli prosić innych Polaków o pieniądze na leczenie dzieci? Bezpartni samorządowcy mają w programie, w jaki sposób te właśnie choroby, te leczenia tych chorób takich rzadkich zrealizować. Mamy na myśli to, żeby, znaczy mamy w programie to, aby powołać tak zwane konsylia lekarskie, które będą wojewódzkimi konsyliami. One będą decydowały o tym, czy jest w Polsce możliwość leczenia danego przypadku, danej choroby, czy trzeba kogoś wysłać za granicę. Zbiórki oczywiście, fajnie, że ludzie się integrują, fajnie, że ludzie pomagają, to serce rośnie. Tylko proszę Państwa, jedna z większych instytucji, która zbiera pieniądze, się pomaga, przez 14 lat zebrała 2 miliardy złotych. 2 miliardy złotych przez 14 lat. Wielka Orkiestra Świąteczna Pomocy w 31 zbiórkach, w swoich finałach, zebrała też niecałe 2 miliardy złotych. Popatrzmy, jakie to są środki, porównując, ile idzie dotacji do telewizji publicznej, która tylko w tym roku to jest ponad 2,5 miliarda złotych. Naprawdę środki są i nie potrzeba chyba tych zbiórek zrobić na taką skalę, na jaką w tym momencie są robione. Dziękuję bardzo. Teraz pan Rafał Kasprzyk. Przypomnę pytanie. Co należy zrobić, żeby Polacy nie musieli prosić innych Polaków o pieniądze na leczenie dzieci? Tak, temat zbiórek i leczenia dzieci to jest temat również społeczeństwa obywatelskiego. To znaczy, jeżeli widzimy kogoś w potrzebie, to Polacy mają właśnie taką naturę, żeby pomagać i korzystamy z tego, z tej takiej możliwości. Jednak państwo nie powinno być z dykty i kartonu, tak jak to jest w tej chwili, i powinno dofinansowywać wszystkie możliwe rozwiązania medyczne dla dobra swoich mieszkańców, pacjentów. Dlatego my przeznaczymy te 7%, zwiększymy wydatki na służbę zdrowia, tak żeby zastosować wszystkie możliwe nowoczesne technologie
i metody leczenia do tego, żeby lepiej leczyć ludzi. Oczywiście skrócenie kolejek do lekarzy również pozwoli nam zachować, szybciej zdiagnozować chorobę i szybciej, taniej ją leczyć. To również jest trzeci punkt, to jest to, że będziemy bliżej, specjalista będzie bliżej właśnie mieszkańca, będzie w gminie, w domach powiatowych zdrowia i to usprawni również leczenie. Dziękuję bardzo za odpowiedź i przechodzimy do ostatniego tematu pierwszej rundy. To znaczy, ja pozwolę sobie jeszcze na ripostę. Proszę bardzo. 30 sekund dla pana. Nie chciałbym być źle zrozumiany oczywiście. Nie mam nic przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Sam się angażuję w tą szlachetną, że tak powiem, inicjatywę. Też byłem jednym z pomysłodawców tego, aby rondo w Kielcach nazwać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. To się udało. Wniosłem między innymi flagę Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na Everest. Także jak najbardziej tego typu inicjatywy są wskazane. Ale tak jak to powiedział mi przedmówca, państwo nie może być z dykty. My jesteśmy krajem o dużej gospodarce w Europie i stać nas na to, aby tego typu koncylia, co proponują bezpartni samorządowcy, były realizowane w województwach i one będą decydować o tym, czy leczymy pacjenta w Polsce, czy za granicą. Dziękuję bardzo za odpowiedź, za adwocem. I teraz przechodzimy do ostatniego tematu pierwszej rundy. Jest to elementarz polityki. Jako pierwszy będzie odpowiadał pan Rafał Kasprzyk. Pytanie. Od wielu lat w polityce więcej jest emocji niż merytoryki. Jednak ostatnie lata pokazały, że coraz częściej mamy do czynienia z agresją w wyrażaniu poglądów. Niejednokrotnie dochodzi do skandalicznych sytuacji, w których zagrożone jest nawet życie człowieka. Pytanie, jak zakończyć wojnę polsko-polską? Dziękuję za to pytanie. Trzecia droga, Polska 2050, powstała właśnie po to, żeby wprowadzić z powrotem dialog i szacunek do debaty publicznej. Ta polaryzacja, o której wszyscy wspominają, którą wszyscy widzimy na ulicach, pobicia, rękoczyny, jest dramatem polskiego społeczeństwa podzielonego przez Jarosława Kaczyńskiego na różne sorty, ugrupowania i inne. Dzieli się społeczeństwo na wierzących, niewierzących, znacie to państwo. My chcemy, żeby rozmawiać. My chcemy usiąść do stołu i zakończyć takie wojenki. Ten wybór właśnie między innymi rozwiązaniami, a naszym wyborem trzeciej drogi, to wybór między przyszłością a przeszłością. My kłótnie, ta agresja polityków marnują potencjał Polski i nie możemy sobie na to pozwolić. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz pan Kamil Słuchański, powtórzę pytanie, jak zakończyć wojnę polsko-polską? Jak zakończyć wojnę polsko-polską? Głosować na bezpartyjnych samorządowców. Dlatego, że w tym momencie mamy, można powiedzieć, dwa duże ugrupowania, czyli mamy PiS i antyPiS, który nazywa się Koalicja Obywatelska i także tak naprawdę trzecia droga, przecież to jest PSL, Koalicja 2050, chyba nie pamiętam, się nazywa dokładnie, ale powiedzmy Ruch Hołowni. I w związku z tym, można powiedzieć, oni też się opowiadają, że są antyPiSem. Świat nie jest biało-czarny, jest też szary. Mamy Konfederację, ale Konfederacja idzie do wyborów po to, aby nie, można powiedzieć, ewolucję przeprowadzić w polityce, tylko rewolucję, bo ona chce wywrócić stolik. Czy wywracanie stolika w momencie, kiedy mamy zagrożenie za wschodnią granicą, niezbyt dobre relacje z Unią Europejską, jest dobrym pomysłem? Uważam, że złym. Dlatego ja proponuję głosować na bezpartyjnych samorządowców, którzy będą arbitrami w ewentualnej koalicji z PiS-em bądź z Koalicją Obywatelską. A to, jak rządzimy, czy współrządzimy tak naprawdę w województwie dolnośląskim z PiS-em i w województwie lubuskim z Koalicją Obywatelską, z Nową Lewicą i z PSL-em, pokazuje, że potrafimy skuteczni być dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie z elementarza polityki, pan Kamil Słuchański, jako pierwszy teraz odpowiada. Polski polityk. Wielu kojarzy się ze niespełnionymi obietnicami, wysoką pensją oraz chroniącym go immunitetem. Politycy bardzo często nie są rozliczani ze swoich niespełnionych obietnic czy afer, w których uczestniczyli w przeszłości. Czy ma pan pomysł na to, jak zapewnić wyborcy realny wpływ na działania posła? Tak, powinno być to w ten sposób zorganizowane, aby było prościej zostać posłem, nie tylko poprzez, jakby można powiedzieć, zarezerwowane byłoby to dla dużej formacji politycznej, które pobierają z budżetu dziesiątki milionów rok do roku subwencji, tylko poprzez to, żeby nie trzeba było na przykład zbierać 100 tysięcy podpisów, tak jak to jest w przypadku startu do Sejmu, że trzeba mniej więcej 105 tysięcy, ponad nawet 105 tysięcy zebrać podpisów, aby móc się zarejestrować w całej Polsce. My proponujemy, żeby to było 1000 podpisów. Proponujemy również wprowadzenie w części Polski, jeżeli nie w całości,
jednomandatowych okręgów wyborczych, tak żeby poseł był odpowiedzialny i tak jak ten gospodarz, prezydent czy wójt, jeśli źle sprawuje swoją funkcję, to po prostu wyborcy nie wybierają go na drugą kadencję. A w tym momencie mamy sytuację tych duopoli, które się tworzą, tych wielkich organizacji, gdzie każdy się skupia bardziej jak kolegę na własnej liście ograć, jak bardziej przypodobać się prezesowi, który tą listę układa, niż na pracy na rzecz mieszkańców i spełnianiu obietnic, spełnianiu tych wszystkich programów wyborczych, do których zobowiązał się startując w wyborach. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Kacprzyk, powtórzę pytanie. Czy ma Pan pomysł na to, jak zapewnić wyborcy realny wpływ na działania posła? Oczywiście posłowie wybrani z konkretnej ziemi powinni realizować przede wszystkim postulaty i dbać o ten region. Mówię to w kontekście tego, że Świętokrzyskie ma to chyba nieszczęście jednak, że zarówno Jarosław Kaczyński i również inni spadochroniarze i obecnie i wcześniej tutaj się zjawiają, tylko wykorzystując to, że region Świętokrzyski ma w cudzysłowie do zaoferowania więcej mandatów. Natomiast niewiele to zmienia w naszej rzeczywistości codziennego życia mieszkańców Świętokrzyskiego. W jaki sposób można wykorzystać potencjał? Również trzeba wprowadzić odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Ten skok na mandaty poselskie nie może być wykorzystywany do skoku również na zagrabianie do spółek Skarbu Państwa. To podczas naszych rządów nie będzie miało miejsca. Dziękuję bardzo i tą odpowiedzią zakończyliśmy pierwszą rundę naszej debaty. Drodzy Państwo, czas na rundę drugą, w której pytania będą zadawane bezpośrednio. W wyniku losowania jako pierwszy będzie zadawał pytanie pan Rafał Kacprzyk. 30 sekund na pytanie, odpowiedź to 60 sekund, ad vocem 30 sekund. Zaczynamy. Proszę o zadanie pytania do kontrkandydata. Panie Kamilu, panie radny, w poprzednich wyborach samorządowych szedł pan z ugrupowania razem z panem Wentą. Krótko potem odwrócił się pan od niego i teraz jest jego najzagorzalszym krytykiem. Ponieważ nie ma szans, że przekroczą państwo próg wyborczy i nie zostanie pan posłem, to zakładam, że wystartuje pan również w wyborach samorządowych na prezydenta. Proszę powiedzieć, oprócz PiSu, jeżeli będzie pan zabiegał na poparcie innych ugrupowań czy innych mieszkańców, w jaki sposób zagwarantuje pan, że ponownie pan się od nich nie odwróci? To jest kilka test postawionych i kilka pytań tak naprawdę. Najpierw odniosę się do tego, że mamy wybory parlamentarne, więc na tym bym się chciał skupić. A to, że pan mówi, że nie przekroczy progu wyborczego, proponowałbym się skupić na swoim progu wyborczym, który 8% jest i niekoniecznie go przekroczycie. Natomiast my jako bezpartyjni samorządowcy, pomimo tego, że jesteśmy pomijani w mediach, tak jak w 2018 roku i pomimo tego, że sondaże nam dawały między 0,5% a procent w 2018 roku, to w 2018 roku w wyborach do sejmików wojewódzkich w Polsce osiągnęliśmy poziom ponad 5% i wprowadziliśmy 15 radnych sejmikowych. To było więcej niż Lewica, która wprowadziła 11. Także ja jestem bardzo spokojny o wynik, a jeśli chodzi o wybory samorządowe, to zapewne przy debacie samorządowej na to pytanie będę odpowiadał, jeśli zdecyduję się na start, bo na razie takiej decyzji nie podjąłem. Co do pana Wenty. Pan Wenta przestał realizować program wyborczy, w związku z tym jak ktoś nie realizuje programu wyborczego, programu, który umówił się z moim stowarzyszeniem, ze mną osobiście również i z mieszkańcami, no to w takim razie ja nie mogę firmować takiej osoby, która nie przestrzega zasad. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pan Rafał Kacprzyk, czy ad vocem do odpowiedzi pana Kamila? Tak? Korzystamy z ad vocem? Dobrze, tak, korzystam. Korzystamy. No to czas. Szanowni Państwo, jeżeli się obiecuje coś wyborcom, czy to na szczeblu samorządowym, czy parlamentarnym, to należy się z tego wywiązywać. Polska 2050, ja osobiście tak uważam i taką politykę będę prowadził. Jeżeli umówię się z Państwem na jakieś konkretne zasady i zrealizowanie konkretnych spraw dla Świętokrzyskiego, tak będę realizował te zasady. I uważam, że osobiste czy i różne inne animozje trzeba odłożyć na bok i pracować na rzecz mieszkańców. Dziękuję bardzo za ad vocem. I teraz pytanie do kontrkandydata, pan Kamil Suchański. Dobrze. Przez całe dekady Polskie Stronnictwo Ludowe, które jest częścią tej trzeciej drogi z nazwy, nazywaną trzecią drogą, bo wiadomo, że jest to opcja, która sprzyja tylko jednej, czyli Koalicji Obywatelskiej, masowo obsadzało swoimi ludźmi stanowiska w spółkach różnych instytucji, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Nawet skrót PSL żartobliwie był wymieniany jako posady swoim ludziom. Jakie dajecie gwarancje, pomimo tego, że macie szumne zapowiedzi odpolitycznienia spółek, etc., że nie będziecie stanowisk rozdawać według klucza partyjnego, w jaki
sposób chcecie to zrealizować? Dziękuję bardzo. Jak dajecie na to gwarancję? Dziękuję bardzo za pytanie. Odpowiedź 60 sekund, pan Rafał Kasprzyk. Panie Kamilu, przypomnę, ja reprezentuję ugrupowanie Polska 2050, Szymona Hołowni. Pan nie pamięta nawet, z kim pan rozmawia. Jeśli chodzi o PSL, to pytanie jest do PSL-u. Proszę z nimi rozmawiać. My weszliśmy w kontakt z partnerem, który wykazał się dialogiem, wyciągnął do nas rękę i uznał, że nasze wartości powinny być również reprezentowane i pokazał, że współpraca w polityce jest możliwa. To takie spotkanie i takie nowe pokolenie polityków jak ja, jak Szymon Hołownia, jak Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy potrafią współpracować i proponują realne rozwiązania. I taka współpraca z PSL pokazuje, że jest nadzieja i polityka może być inna niż do tej pory, niż ta nawalanka czy hejt, czy polaryzacja, która się do tej pory jest w polskiej polityce. My podpisaliśmy również umowę koalicyjną, która jest publiczna. Jest to lista spraw do załatwienia. My mówimy o konkretach. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pan Kamil Smańska, dwocem? Tak, oczywiście. No fajnie to brzmi, bo teraz można powiedzieć, że jesteście razem, a w sumie osobno. Ale zupełnie nie przeszkadza wam na przykład, jeżeli mówimy o partyjne stołki i nominatów politycznych, chociaż jedynkę, którą daliście panu posłowi Gramatyce, który z waszego ugrupowania, a który to za 48 dni pracy w ostatniej kadencji, w tej takiej, która no teraz przedostatniej kadencji, za 48 dni pracy wziął prawie 500 tysięcy złotych wynagrodzenia w firmie Tauron. I to jest właśnie pokazanie, w jaki sposób w partykularnej interesy przedkładacie na dobro mieszkańców. Dziękuję bardzo. Czas na drugie pytania. Po raz pierwszy, teraz jako pierwszy pan Kamil Słański. To jest dość proste pytanie, wydaje się, i nie powinno budzić żadnych kontrowersji, a jednak w waszym przypadku i Szymona Hołowni budzi kontrowersje. I to nie nawet ze strony PSL-u, bardziej tylko z pana formacji. Proszę powiedzieć mi, czy wy w końcu jesteście za wycofaniem gotówki, czy nie? Bo raz pan Szymon Hołownia mówi jedno, potem mówi drugie. Dziękuję bardzo za pytanie i pan Rafał Kasprzyk odpowiedź. Proponuję sprawdzać wiarygodność informacji podawanych w mediach, ponieważ jest dużo fejkowych, dziwnych treści, które są nieprawdziwe absolutnie. Polska 2050 i potwierdzam to, nie jest, nigdy nie była i nigdy nie będzie za wycofaniem gotówki z obiegu finansowego. Będziemy chcieli natomiast doprowadzić do tego, żeby Polska weszła do strefy, strefy euro i przyjmiemy euro, bo tak się zobowiązaliśmy w naszych traktatach międzynarodowych. To pozwoli obniżyć choćby koszty kredytu, które, przypomnę, stopa referencyjna jest w tej chwili w Polsce na poziomie 6%, a chociażby w Hiszpanii jest tam poniżej chyba 1% już. Więc koszt kredytu hipotecznego może spaść z dnia na dzień niemalże o 1000 zł w przypadku niektórych kredytów. I my takie rozwiązania, konkrety będziemy pokazywać mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Kamil Słuchański. No ja korzystam z sprawdzonych źródeł, bo tutaj było źródło, które było to w wywiadzie radiowym powiedziane przez pana Szymona Hołowni, który wprost powiedział, że jest za wycofaniem gotówki, no ale widocznie coś wam się zmieniło. Mam nadzieję, że wam się to zmieniło na dobre i nie będziecie planowali wycofać gotówki z obiegu. I mam nadzieję, że no, chociaż trochę powątpiewam, bo jak patrzę, co się dzieje chociażby w Czarnym Dunajcu, gdzie kandydat z ostatniego miejsca z naszej listy, kandydatka tak naprawdę została poproszona o odejście z pracy, dlatego że z trzeciej drogi kandyduje kto jest burmistrzem, no to śmiem podejrzewać, że nie do końca to, co mówicie, przedkłada się na to, co realizujecie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I ostatnie pytanie w tej rundzie, pan Rafał Kasprzyk. Ja zadaję, tak? Tak jest. Okej. Może zajmijmy się, są wybory parlamentarne, polityka międzynarodowa jest bardzo istotna. Mam państwa program Bezpartyjni Samorządowcy, kolejne ugrupowanie, do którego pan przystąpił. Chciałem zapytać, na stronie 101 jest napisane tak, sytuacji Polski w Unii nie poprawia bierna postawa części polskich elit politycznych i uważamy, że ta adaptacyjna postawa nie pozwala Polsce wpływać na proces integracji w stopniu wystarczającym do zabezpieczenia polskich interesów. Czy państwo razem z PiS-em i suwerenną Polską, bo to jest ich program, chcecie wyprowadzić Polskę z Unii? Dziękuję bardzo za pytanie. Pan Kamil Słuchański. Przede wszystkim ja przystąpiłem do Bezpartyjnych Samorządowców, natomiast nigdy nie byłem i nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Jestem osobą bezpartyjną i niezależną, wbrew temu, co pan mówi i wbrew temu, co pan sugerował, że kolejne ugrupowanie. Nie, ja nie byłem nigdy w żadnej partii politycznej. Mam Stowarzyszenie Bezpartyjni Niezależni, którzy przystąpią do Federacji Bezpartyjnych Samorządowców i tam chcemy, żeby wreszcie głos mieszkańców był słyszalny, bo 98% Polaków nie należy do żadnej partii politycznej, a tylko 2%, niecałe nawet 2% należy do partii politycznej i głos tych 98% jest wielokrotnie zagłuszany
poprzez właśnie ten cały duopol, który powstał. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, na pewno bezpartyjni samorządowcy są za większą współpracą z Unią Europejską, ale na zasadach partnerskich, a nie na zasadach na kolana i za wszelką cenę. Musimy być w Unii Europejskiej, Unia Europejska pomaga nam gospodarczo, Unia Europejska pomaga nam również w bezpieczeństwie naszego kraju. Nie wyobrażam sobie w tym momencie, żeby Polska w najbliższej czy w dłuższej perspektywie, czy w jakiejkolwiek przewidywalnej przeze mnie, mogła wnioskować o wystąpienie z Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pan Rafał Kasprzyk, ad vocem? Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, czytam program bezpartyjnych samorządowców, których rozumiem, że Pan się utożsamia, i to jest jakby wpisywanie się w narrację raczej wyprowadzającą Polskę z Unii, stąd moje pytanie. Jeśli chodzi o Pana informacje, rzeczywiście bezpartyjni, 2% z list państwa należą do różnych partii. Przede wszystkim chyba są powiązani, bo wiemy, że... Jeden z kandydatów z PiS-u, jeden z Koalicji Obywatelskiej, jeden z PSL-u. Nie, bo pan kłamie po prostu. Panie Kamilu, pan Rafał. Ja nie zdążyłem jeszcze powiedzieć, więc... Dodajemy 5 sekund, bardzo proszę, panie Rafale. Okej. Widzieliśmy właśnie na listach członków PiS między innymi. W Dolnośląskim, tak jak pan mówił sam na początku audycji, współpracujecie bardzo prężnie z PiS-em. Państwa... Dziękuję bardzo za ad vocem. Czas minął. Czas na trzecią rundę, gdzie kandydaci wygłoszą swoje exposé bądź autoprezentację swoją lub swojego komitetu wyborczego, a rozpocznie pan Kamil Suchański. Minuta, proszę bardzo. Szanowni Państwo, 15 października proponuję zagłosować na najlepszą formację polityczną, to jest na bezpartyjnych samorządowców. To grupa sprawdzonych samorządowców, którzy sprawdzili się w działalności w swoich małych ojczyznach. Nasza świętokrzyska lista jest jedyną listą świętokrzyską z tej pierwszej szóstki, z tych partii politycznych, tych ugrupowań politycznych, które zarejestrowały listy wyborcze w całej Polsce, która składa się tylko i wyłącznie z mieszkańców świętokrzyskiego. Na naszej liście jest też 18 kobiet, 14 mężczyzn. To też wyjątkowa lista, jeżeli popatrzymy na listy świętokrzyskie. My chcemy wejść do Sejmu do parlamentu po to, aby z jednej strony, jeśli będziemy mieli możliwość współpracy z PiS-em, to zrobić tak, żeby poskromić ich szaleństwa, a jeśli będziemy mogli współpracować z Koalicją Obywatelską, to wtedy zaprzęgniemy ich do ciężkiej pracy na rzecz naszych mieszkańców. Proszę Państwa, trzeba skończyć z duopolem partii politycznych, które występują pod różnymi nazwami. W Polsce 98% osób nie należy do żadnych partii, dlatego powinni mieć swoją godną reprezentację. Dziękuję bardzo. I pan Rafał Kasprzyk, minuta dla pana. Szanowni Państwo, priorytety trzeciej drogi są strategiczne reformy, które zadecydują o sile Polski i jakości życia każdego i każdej z nas. Unikamy miałkich obietnic, mówimy dość nieprzemyślanemu rozdawnictwu pieniędzy, ponieważ wiemy, że prowadzi to do nakręcania inflacji i ubożeniu obywateli. Wsparcie państwa powinno iść do tych, którzy tego wsparcia naprawdę potrzebują. Obywatele dostaną swobodę działania, przedsiębiorczości i rozwijania swoich talentów. Zagwarantujemy, przywrócimy szacunek dla przedsiębiorczości. Odpartyjnijmy spółki Skarbu Państwa, wprowadzimy rynkowe standardy zarządzania majątkiem publicznym. Do każdego powiatu doprowadzimy kolej, do każdej gminy autobus. Zlikwidujemy kolejki do lekarzy. W ciągu 60 dni będziecie Państwo mieli wizytę u specjalisty. Trzecia droga, wybór trzeciej drogi, to jest wybór demokratycznego rządu po wyborach. Ja bardzo Państwa proszę o głos na mnie, Rafał Kasprzyk, numer 2, z listy numer 2, trzecia droga. Dziękuję bardzo. I tym samym zakończyliśmy naszą debatę. Bardzo panom dziękuję. Przypomnę. Dzięki. Rafał Kasprzyk, Komitet Wyborczy Polska 2050, trzecia droga. Dziękuję Kamil bardzo. Kamil Suchański, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy. Dziękuję Państwu. A my, drodzy Państwo, zapraszamy oczywiście 15 października do urn wyborczych.